Many.pl od kilku lat prowadzimy ranking sklepów internetowych, w którym oceniamy i badamy największe e-sklepy w naszym kraju. Wyraźnie widać, że z roku na rok coraz bardziej te największe sklepy dbają o wygodę swoich klientów, o wygodę swoich użytkowników, łącznie z tym, że coraz częściej można spotkać ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, o których często wcześniej właściciele sklepów nie myśleli, nie brali ich pod uwagę. Teraz się to wyraźnie zmienia. Jestem osobą słabowidzącą od urodzenia. Z komputera korzystam na co dzień od już dość 12-13 lat. Po internecie poruszam się codziennie, robiąc zakupy, przeglądając pocztę. Najczęściej w internecie kupuję rzeczy związane z elektroniką, jak i również ubrania. Jest to dla mnie bardzo wygodna postać zakupów, ponieważ mogę sobie tą rzecz z bliska oglądać dokładnie, co w sklepie. Przy mojej wadzie wzroku jest to trudniejsze. Przeczytanie metki sprawia mi trudność, natomiast w internecie przy wykorzystaniu powiększenia jest to dla mnie możliwe i czuję się jakby na równi z osobami widzącymi, korzystając z tego sklepu. Nazywam się Bartek Lenart, jestem osobą niewidomą, testuję dostępność stron internetowych, pracuję jako administrator, bo pracuję korzystając tak naprawdę z internetu, a prywatnie korzystam bardzo często właśnie w celach zakupowych. Osoby niewidome mają często problem z zakupami bezpośrednio w sklepie. Wynika to z tego, że muszą prosić o pomoc osoby trzecie, muszą się odnaleźć w jakimś sklepie, dotrzeć do niego. Dlatego wygodną formą zakupów są zakupy przez internet. Dzięki oprogramowaniu odczytującemu ekran mamy taką możliwość. Są to programy, które przetwarzają nam to, co widać na ekranie, na mowę lub na pismo Braille'a. Jest to bardzo wygodne ze względu na szybki dostęp do opisu produktu, do porównania cen, do zamówienia tak naprawdę produktu pod nasze drzwi. Z internetu korzystam codziennie, około 10, czasami 12 godzin. Zakupów przez internet dokonuję tak z 2 razy w miesiącu. No i częściej, kiedy zdarzają się jakieś nagłe sytuacje. Staram się, nie wiem, jakieś spodnie, bluzę, części do samochodu zamówić do domu, bądź od razu już na warsztat. Dobry sklep internetowy to nie tylko ładna grafika i użyteczny interfejs, ale również dostępność dla osób niepełnosprawnych, osób niedowidzących, osób niewidomych, osób nagrywających za pomocą klawiatury. Na pewno pomagają udogodnienia w stylu właśnie stosowania nagłówków, list wyboru, prawidłowo opisanych formularzy. To bardzo przyspiesza, a jak wiadomo, no dla każdego i dla osoby niewidomej ten czas spędzony na zakupach ma znaczenie. Największym problemem chyba są stosowane kody obrazkowe do potwierdzenia różnego rodzaju formularzy. Zdarza się to w sklepach niestety podczas jakiejś rejestracji. Utrudnieniem jest dla mnie czcionka, blada czcionka. Muszę korzystać z programu powiększającego, więc jeśli na stronie produkty są bardzo w różnych miejscach rozmieszczone, to też może to stanowić dla mnie utrudnienie. Najtrudniej sprawiają mi portale, na których jestem pierwszy raz, bo muszę się zapoznać z ich szatą graficzną. Na etapie projektowania grafiki sklepu internetowego warto zwrócić uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Najważniejsze jest tutaj zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy kolorem tekstu a kolorem tła strony. Warto również zwrócić uwagę na wielkość użytych czcionek. Drobiazgi nam ułatwiają sprawę. Dla nas drobiazg może być bardzo uciążliwy, gdzie osoba widząca, tak, w pełni sprawna, korzystająca z komputera na co dzień, nie będzie miała tego kłopotu. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mam do wyboru jeden sklep zrobiony prawidłowo, a drugi sklep, w którym muszę kombinować, to wiadomo, że wolę pójść do tego sklepu, który ma ten interfejs przyjaźniej zrobiony. Codzienne zakupy spożywcze można już zrobić w delikatesach internetowych. Można kupić praktycznie wszystko i zamówić dostawę do domu. Nie trzeba wychodzić z domu, jeżeli ktoś ma kłopoty z poruszaniem się, jeżeli ktoś nie ma już siły nosić ciężkich siat z zakupami.
zamawia to, co chce w sklepie internetowym i za kilka godzin w przypadku delikatesów ma w domu całe zakupy wniesione, podstawione, wystarczy tylko zapłacić. Dość powiedzieć, że w tej chwili 11 tysięcy sklepów internetowych w polskim internecie działa i w ciągu 3 lat jest to przyrost dwukrotny. To też wydaje się, że możliwości przed nami są jeszcze w zasadzie ogromne, jeśli nie nieograniczone.